Podręcznik praktyki modlitwy jezusowej, Kalixt i Ignacy Xentopuloi, dwaj mnisi z góry Atos, wiek XIV. Początkiem wszelkiego miłego Bogu działania jest pełne wiary wzywanie zbawczego imienia Pana naszego Jezusa Chrystusa. On sam bowiem powiedział, beze mnie nic nie możecie uczynić. Łączy się z tym pokój, bo, jak napisano, należy modlić się bez gniewu i złości. Następnie, miłość, albowiem Bóg jest miłością. A kto trwa w miłości, ten trwa w Bogu, a Bóg trwa w nim. Ów pokój i miłość rodzą się i powstają z modlitwy, sprawiają też, że staje się ona godna przyjęcia. Wspólnie też wzrastają i dopełniają się, niby dwa promienie pochodzące od Boga. Nasi sławni przewodnicy i nauczyciele, wraz z Duchem Świętym, który w nich mieszka, mądrze nauczają aby przed wszelkim innym dziełem i rozważaniem modlić się w Panu i z ufnością szukać Jego miłosierdzia, także by nieustanne mieć w pamięci i rozważać najświętsze i najsłodsze Jego imię, nosić je wciąż w swym umyśle, w sercu i na ustach, w nim i z nim oddychać i żyć, spać i budzić się, chodzić, jeść i pić oraz, powiedzielibyśmy, to, co możliwe, czynić w ten sposób. Zalecają to wszystkim, a zwłaszcza tym, Którzy chcą stanąć do walki o Boży pokój, odejść od świata i poświęcić się Panu, by świadomie żyć w wyciszeniu. Dobrą i jak się nam wydaje, bardzo pożyteczną rzeczą jest przedstawienie najpierw naturalnej metody błogosławionego nicefora, wskazuje ona, jak wejść do serca drogą oddychania, usiłując w ten sposób doprowadzić do skupienia intelektu. Ten Boży mąż. Poza wieloma innymi stwierdzeniami opartymi na pisemnych świadectwach świętych autorów, mówi, co następuje, wiesz, że oddychamy powietrzem, który wdychamy i wydychamy, ze względu na serce, wykrzyknik. A nieco dalej pisze, powinieneś jednak pamiętać o tym, byś od momentu, gdy twój umysł znajdzie się w sercu, nie pozostawał milczącym i bezczynnym. Wciąż natomiast miej w pamięci i rozważaj to wezwanie, Panie Jezu Chryste. Synu Boży, zmiłuj się nade mną. Niech umysł nigdy nie ustaje w takim działaniu. To uchroni Go od trosk i rozproszeń, uczyni nieuchwytnym i niedostępnym dla potrzebów szatana, a nadto, każdego dnia będzie Go wznosić ku miłości i pragnieniu Boga. Tak pisał ów błogosławiony ojciec pragnął on przede wszystkim, by poprzez działanie naturalnej metody umysłu odszedł od właściwego mu błąkania się, zniewolenia i rozproszenia oraz by powrócił do czujności, by też dzięki czujności na nowo złączył się z samym sobą i w ten sposób związał się z modlitwą. Wreszcie, by wraz z modlitwą wszedł do serca i tam zawsze pozostawał. Inny spośród bożych mędrców, jakby wyjaśniając przedstawioną metodę na podstawie doświadczenia tego świętego dzieła, mówi, temu, kto żądny jest wiedzy, należy wyjaśnić, jeśli przyzwyczajmy nasz umysł aby wchodził w nas wraz z oddechem. Wówczas dokładnie będziemy wiedzieli, że umysł, który wchodzi, nie wyjdzie, zanim nie oddali wszelkiej myśli i nie stanie się jednolity i wolny, zanim też nie będzie pamiętał o niczym innym, jak tylko o wzywaniu imienia Jezusa Chrystusa, kiedy zaś opuści serce, powraca na zewnątrz do pamięci rozproszonej i nawet wbrew sobie staje się podzielny, święci ojcowie i nauczyciele. Na podstawie swego doświadczenia uczą i nakazują, aby ten, kto stara się zachować w sercu duchową czujność, zwłaszcza początkujący, zawsze siadał w ciszy i w miejscu bez światła, szczególnie w czasie wyznaczonym na modlitwę. Spojrzenie oczu i oglądanie sprawiają bowiem, że myśl w naturalny sposób rozprasza się i rozdziela, stając się roztargnioną i zmąconą, gdy jednak, jak powiedziano, Zostanie ona zamknięta w cichej i ciemnej celi, przestaje być podzielna i zmienna z powodu widzenia i oglądania. W ten sposób, mimowolnie, umysł częściowo się uspokoi i nauczy się być skupionym w sobie. Jednak bardziej niż wskutek tych i wszelkich innych rzeczy, umysł uczyni postępy w walce dzięki łasce Bożej. Otrzymuje ją przez stałe, czyste i pełne skupienia wzywanie Jezusa Chrystusa czynione z wiarą w sercu. Nie jest to prosty wynik stosowania przedstawionej wyżej naturalnej metody, a więc oddychania i pozostawania siedzącym w cichym i ciemnym miejscu. Oczywiście, że nie, święci ojcowie postrzegali ją jedynie jako pomoc w skupieniu umysłu oraz w tym, by odwodząc rozum od naturalnego mu rozproszenia, doprowadzić go do niego samego i do uwagi. Dzięki temu w umyśle rodzi się stała. Czysta i niezmącona modlitwa, tak mówi świętej Nil. Uwaga, która szuka modlitwy, znajduje ją. Za uwagą bowiem modlitwa podąża bardziej niż co innego. Dlatego należy o tę uwagę się starać. Powiedzieliśmy o tym wystarczająco. Ty zaś, synu, jeśli miłujesz życie i pragniesz oglądać szczęśliwe dni oraz żyć w swym ciele jak bezcielesny, przestrzegaj tych reguł i prawideł. Po zachodzie słońca, wzywając na pomoc Pana Jezusa Chrystusa, nieskończenie dobrego i potężnego, usiądź na swym łóżku, w cichej celi i bez światła, skup swój umysł, odwiedź Go od naturalnego mu rozproszenia i błąkania się, kieruj Go powoli do wnętrza serca wraz z oddechem i ściśle trzymaj się wezwania. Jezu Chryste, Synu Boga, zmiłuj się nade mną, równocześnie z oddechem wprowadzaj słowa modlitwy jak powiedział Hezych już. Z oddechem swym złącz czujność oraz imię Jezusa, a także szczere rozważanie. Zero śmierci i pokorę, jedno i drugie, jak wiadomo, jest bardzo pożyteczne wraz z modlitwą i innymi rzeczami, o których mówiliśmy. Zachowaj także pamięć o sądzie i zapłacie za dobre i złe czyny. Z całej duszy uważaj że jesteś bardziej grzeszny niż wszyscy ludzie. Niech taka myśl przyniesie ci skruchę, żali łzy. Pozostań przy niej, aż skrucha przyjdzie sama. Jeśli nie otrzymałeś jeszcze daru łez, walcz i proś pokornym sercem, aby je uzyskać. Przez nie bowiem zostajemy oczyszczeni z namiętności i skalania, i naszym udziałem stają się rzeczy dobre i zbawienne, zgodnie ze słowami Klimaka. Jak ogień unicestwia trzcinę tak czyste łzy, brud duszy ciała. A inny ojciec mówi, kto chce okupić swe grzechy, łzami je okupuje, a kto chce nabyć cnoty, za łzy je nabywa. Jeśli nie masz w sobie skruchy, to znak, że jesteś próżny. Próżność bowiem przeszkadza duszy wzbudzać żal. Jeśli łzy nie nadejdą, siedź przez godzinę, skupiony zarówno na tych myślach jak i na modlitwie. Następnie wstań, uważnie zaśpiewaj małą kompletę. Później usiądź ponownie, skup wszystkie swoje siły na modlitwie w sposób czysty i bez rozproszenia. Stań się więc wolny od wszelkich trosk, myśli czy też jakichkolwiek wyobrażeń, pozostając w całkowitej czujności przez pół godziny, zgodnie z tym, który powiedział: Jeśli chcesz pozostać jedynie ze swym umysłem podczas modlitwy, pozbądź się wszystkiego innego, poza oddychaniem i pożywieniem, uczyni na sobie znak chwalebnego i życiodajnego krzyża. Podobnie przeżegnaj swoje łoże i usiądź na nim. Myśl o przyszłej szczęśliwości i karach, o zmienności i złudzeniu rzeczy doczesnych, oczywiście o nagłej i powszechnej konieczności, jaką jest śmierć, o strasznym sądzie po końcu i przed końcem. Przypomnij krótko całość Twoich win i gorąco proś o ich wybaczenie. Zrób sobie dokładny rachunek sumienia, jak spędziłeś miniony dzień, następnie połóż się, nie odrywając się od modlitwy. Zgodnie ze słowami, pamięć o Jezusie niech zasypia z tobą spij pięć albo sześć godzin, a raczej, stosownie do długości nocy, niech odpowiednio długi będzie Twój sen. Kiedy obudzisz się, oddaj chwałę Bogu, wezwij go na pomoc i od razu zacznij pierwszą czynność: modlitwę serca praktykując ją w sposób czysty i nierozproszony przez godzinę. W tym czasie umysł jest zazwyczaj bardziej spokojny i niezmącony. Nakazano nam bowiem składać Bogu w ofierze rzeczy pierwsze i najlepsze, a więc, o ile to możliwe. Niewzruszenie wznieść naszą pierwszą myśl ku Jezusowi Chrystusowi przez czystą modlitwę serca, następnie jak najbardziej starannie i z największą uwagą odmówisz jutrznie, później ponownie usiądziesz i będziesz modlił się w swoim sercu w sposób czysty i bez zamętu. Czyniąc to, jak pokazałem, przez godzinę albo dłużej jeśli dawca wszelkich dóbr da ci tę łaskę, mówi bowiem klimak, nocą oddawaj się głównie modlitwie. Serca, mniej zaś psalmodii, w dzień natomiast czyń tak, jak siły ci na to pozwalają. Wiedz też, bracie, że każda metoda, reguła, jeśli chcesz, i wszelkie inne działania dlatego zostały ustalone i określone, ponieważ sami nie jesteśmy zdolni modlić się w naszym sercu w sposób czysty i skupiony. Gdy dzięki dobroci i łasce naszego Pana Jezusa Chrystusa do tego stanu dojdziemy, porzucimy wielość rzeczy z ich różnorodnością i podziałami, i złączymy się bezpośrednio, ponad rozumem. Z tym, które jest jeden i jednoczący, jak głosi sławny teolog, Bóg z bogami zostaje zjednoczony i przez nich doznawany, pojawia się osobowe oświecenie Ducha Świętego w sercu, które rodzi się, jak powiedziano, z czystej i niezmąconej modlitwy serca. Występuje to jednak rzadko, zaledwie jeden na tysiąc stał się godny, by, za laską Chrystusa. Dojść do takiego stanu. Ten, który zaczyna oddawać się wyciszeniu, w dzień i w nocy winien podejmować owe pięć dzieł, przez które oddaje cześć Bogu. Najpierw, modlitwę, a więc pamięć o Panu Jezusie Chrystusie, które nieustannie i spokojnie, wraz z tchnieniem oddechu, należy wprowadzać do serca, później zaś ponownie wyprowadzać z zamkniętymi ustami. Nie dopuszczając żadnej myśli ani wyobrażenia. Te modlitwę osiąga się przez ogólną wstrzemięźliwość w jedzeniu i spaniu, oraz przez kontrolę innych zmysłów, praktykowane w celi, ze szczerą pokorą. Następnie psalmodia, lektura świętego Psauterza, apostoła, świętych Ewangelii, dzieł Bożych Ojców a zwłaszcza rozdziałów o modlitwie i czujności, a także innych bożych pouczeń. Należy przy tym zachować wytrwałą pamięć serca o grzechach, rozważanie o Bożym Sądzie, albo o śmierci lub o karze czy nagrodzie i tym podobnych rzeczach. Trzeba też wykonać jakąś pracę fizyczną, aby zapobiegać duchowemu zniechęceniu. Następnie należy powrócić do modlitwy, nawet jeśli wymaga to wysiłku, aż do chwili, gdy umysł przyzwyczai się, by unikać z łatwością swego rozproszenia, będzie bowiem całkowicie zajęty Panem Jezusem Chrystusem, poprzez nieustanną pamięć o Nim i ustawiczne pochylanie się ku swemu wewnętrznemu skarbcowi, ukrytemu obszarowi serca i głębokie zakorzenienie się w Nim, pisze bowiem świętej Izaak. Staraj się wejść do izdebki swego wnętrza, a zobaczysz skarbiec niebiański. Jeden i drugi przybytek są bowiem jednym. Przez to samo wejście dostrzeżesz Jeoba i święty Maksym. Serce kieruje całym organizmem. Kiedy zaś łaska ogarnie cały obszar serca, wówczas panuje ono nad wszystkimi myślami i członkami. Tam bowiem znajduje się rozum i wszelkie myśli duszy. Tam zatem należy patrzeć, by doświadczyć. Czy przez łaskę zostały wypisane prawa ducha tam, to znaczy gdzie? W główny ludzki narząd, na tron laski, gdzie mieści się rozum i wszystkie myśli duszy, a więc w serce apostrof. Modlitwa winna być zanoszona z uwagą i czujnością w sercu, jak powiedziano, bez innych myśli, a więc bez jakichkolwiek wyobrażeń. Poprzez zwrot, Panic Jezu Chryste, Synu Boży, całkowicie kieruje ona i wznosi umysł, w sposób duchowy i bez słów. Do Pana Jezusa Chrystusa, którego przywołuję w pamięci. Przez wrażenie zaś, zmiłuj się nade mną, umysł zawraca i kieruje się ku sobie, jakby nie mógł znieść tego, że nie modli się za siebie, gdy poczyni postępy w miłości poprzez doświadczenie. Zwraca się wyłącznie ku Panu Jezusowi Chrystusowi, otrzymał bowiem jasną i całkowitą pewność co do drugiej części wezwania. Dlatego nie wszyscy Boży Ojcowie wydają się przekazywać zawsze całą modlitwę, ale raczej jeden podał ją w całości, drugi w połowie, inny w części, inny w odmienny sposób, wedle mocy i stanu tego, kto się modli. Święty Chryzostom przekazuje nam ją całą, mówi w len sposób, proszę was, bracia, abyście nigdy nie odrzucali tej reguły modlitewnej ani jej nie zaniedbywali. Mnich kiedy je czy pije, posługuje czy chodzi. Czy czyni coś innego, nieustannie powinien wołać, Panie, Jezu Chryste, synu Boży, zmiłuj się nade mną, imię naszego pana Jezusa Chrystusa, wstępując do głębi ludzkiego serca, pokona panoszącego się w tych obszarach węża, zbawi duszę i obdarzy ją życiem. Przebywaj zatem nieustannie z imieniem pana naszego Jezusa Chrystusa, aby twe serce ogarnęło pana. A on twoje serce, i by tych dwoje stało się jednością. Nie da się jednak dokonać tego przez dzień czy dwa, wymaga to długiego czasu. Potrzeba bowiem długiej walki i czasu, by przeciwnik został wypędzony i by zamieszkał w nas Chrystus. Proszę was, nie oddalajcie waszych serc od Boga, ale wytrwajcie i strzeżcie je zawsze przez pamięć o Panu naszym Jezusie Chrystusie, aż jego imię zaszczepi się w waszych sercach. Które nie będą już myśleć o niczym innym, aby Chrystus był uwielbiony w Was. Wcześniej jednak, wielki Paweł, pisząc Jezus Chrystus, mówi: Jeżeli więc ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem, w sercu swoim uwierzysz, że Bóg go wskrzesił z martwych, osiągniesz zbawienie, bo wiara przyjęta sercem prowadzi do usprawiedliwienia, a wyznawanie jej ustami, do zbawienia. A na to. Nikt nie może powiedzieć bez pomocy Ducha Świętego, Panem jest Jezus, dodaje, bez pomocy Ducha Świętego. To znaczy, że serce, przyjmując działanie Ducha Świętego, przez to także się modli, jest to cecha tych, którzy poczynili postępy i ubogacili się Chrystusem, wyraźnie w nich mieszkającym. Owa nieustanna modlitwa w sercu i to, co z nią się wiąże, nie dokonuje się w sposób prosty i przypadkowy. Po krótkim i małym wysiłku, chociaż czasami u niektórych mogło się to zdarzyć przez niewypowiedziane zrządzenie Boże, trzeba jednak poświęcić wiele czasu i trudu, wysiłku ciała i duszy i ciągłego przezwyciężania siebie, by do tego dojść. Modlitwą serca, czystą i niezmąconą jest ta, z której, jak się mówi, pojawia się ciepło w sercu. Zgodnie ze słowami, serce w mym wnętrzu rozgorzało i podczas mego rozważania zapłonął w nim ogień. Jest to ogień, jaki pan Jezus Chrystus przyszedł rzucić na ziemię naszych serc, które najpierw były pełne cierni z powodu namiętności, teraz zaś posiadają ducha dzięki łasce. Mówi bowiem pan nasz Jezus Chrystus: Przyszedłem rzucić ogień na ziemię i jakże bardzo pragnę, żeby on już zapłonął. Czy nie jest to ten ogień? który kiedyś rozpalił się i zapłonął w Kleofasie i jego towarzyszu, sprawiając, że mówili nawzajem do siebie, czy serce nie pałało w nas, gdy byliśmy w drodze. Nic tak nie prowadzi do oczyszczenia naszej duszy i nie przyczynia się do oświecenia umysłu, uświęcenia ciała, przemienienia obu przez Boga, do nieśmiertelności i raczej do odrzucenia namiętności i demonów, albo. Dokładniej mówiąc, do zjednoczenia oraz świętej i nadprzyrodzonej więzi, łączącej z Bogiem, jak częste przyjmowanie, czystym i gorącym sercem, świętych, nieskalanych, nieśmiertelnych i życiodajnych tajemnic, a więc czcigodnego ciała i krwi Pana i Boga, Zbawcy naszego Jezusa. Święty Apollos mówi, że mnich... Jeśli może, winien codziennie przystępować do sakramentów Chrystusa, kto zaś oddala się od nich, oddala się od Boga. Jeśli natomiast często do nich przystępuje, to często przyjmuje ciało Chrystusa, Zbawczy głos mówi bowiem, kto spożywa moje ciało i pije moją krew, trwa we mnie. A ja w nim jest to więc pożyteczne dla mnie chów, którzy nieustannie zachowują pamięć o Mędze Zbawiciela. Każdego dnia należy być gotowym na przyjęcie świętego sakramentu.